Hej, witajcie. Dzisiaj specjalny odcinek, tylko i wyłącznie z moim udziałem. Dlatego trzymajcie mocno kciuki. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Chodzi o to, żeby troszeczkę zielonych dolarów pozbierać dla nas na dalszą grę, na dalsze zakupy przede wszystkim. A dzisiaj zagram wyjątkowo Marinem. Komora pierwsza, czas start. Pierwszy pokój za nami. Póki co idzie jak spłatka. Są iglutki, niestety, niestety widziane przeze mnie. No, wychodźcie, koledzy. Druga fala. Dobra, mamy to. Mamy też przejście do sklepu. A w nim mamy, o proszę, kolega z Darumą, moim nickiem. No, muszę przyznać, że bardzo fajne są rzeczy, bardzo fajne fanty do zakupienia. Póki co pieniążków brak, kluczy również. Trzeba będzie poczekać. Ha! No i mamy kluczyk. Takie coś to rozumiem. Przejście do bossa. Dobra, mamy to. Długi korytarz. O proszę, serducha, połóweczka. Brązowa skrzynka. Niezbyt się z tego cieszę, faktu. Trzeba uważać, bo tutaj jest beczka z wodą. Gdyby się nie udało w pokoju z kominkiem, to przynajmniej wiem, gdzie się kierować. No, goście by trwały. Poczekam na ducha, aż się tutaj koło mnie pojawi. Nie chcę rozwalić beczki z wodą. Wiedziałam, że przyjdzie. Dobra. I oto on, pokój z kominkiem. Oj, kurczę. No niestety, trzeba będzie się bawić z liczeniem beczki do drugiego pokoju. Kilka to zajmie, ale generalnie da się to zrobić. Co tu przeszkadza? Aha. Aj, nie w tą stronę. Dobra. Już niewiele brakuje.
Okej, okay, mamy to. Możemy otworzyć przejście do ciemnicy. Jest, pojawił się na mapie. No, niewiele brakowało, abym obergała. Zielona skrzynka. Okej, brązową skrzynkę rozwalimy. Na pewno jej nie otworzę, nawet gdybym miała klucz. Dobre. W takim razie otwieram zieloną. Zbroja. Nieźle. Dodatkowy pancerz dla mnie. Czyli w zasadzie to, co straciłam na samym początku. Zobaczmy jeszcze, co w sklepie. Na pewno sobie zakupię klucz. Chociaż, no właśnie, trochę ten obrzyn mnie korci. Ale korci mnie również Deruma. Klucz czy broń? Klucz czy broń? A może właśnie klucz i Deruma? Dobra, idziemy na bossa. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że to będą bliźniaki. Mamy króla nabojów, jego małego pomocnika. Nie dajcie się zwieść tym różowym patałaszkom. Wbrew pozorom nie jest wcale taki słodki, jak mi się wydawało. Była już końcóweczka prawie. Niestety nie udało się bez obrażeń. Ale ważne, że będzie pokonany. Tak jest. Pancerz. O, bardzo fajnie, bo jeszcze jeden klucz dostałam. Syrena. Bardzo fajna broń. Bardzo jestem z niej zadowolona. Co my tu mamy jeszcze w sklepie? Mamy na pewno połówkę serduszka, którą zebrałam wcześniej. I małego mimika. I chyba go sobie kupię. Właśnie, będzie troszeczkę mi pomagał. Okej, okay, mamy dwa klucze, mamy odkrytą ciemnicę. No to lecimy. Trzeba uważać niestety, bo mam snajperów. O kurde. Nie, gość namierzył.
O, proszę, mamy brązową skrzynkę bez klucza, a w niej klon cienia. Klon cienia sobie niestety zostawimy. Daruma pójdzie z nami dalej. Mój mały przyjaciel Mimik mi pomaga. Ryzie, zacięcie przeciwników. I o to właśnie w tym wszystkim chodziło. Niestety straciłam pancerz, ale właśnie przez to został użyty efekt ślepaka, przez co zyskałam serducho. Super. Czyli w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O, jak ja lubię takie pokoje. Jest właśnie dużo przeciwników. O Boże, grzyb. Wielki grzyb. Dobra, jako tako, ale udało się. Sklep na dole. No to idziemy do sklepu. Zobaczymy, co u naszego przyjaciela. Nagolenniki, rycerze Givery. Przetapiacz. Na pewno weźmiemy klucz. Bo to niewątpliwie się nam przyda. Tutaj dynamit nam troszeczkę pomógł. Myślałam, że to już wszystko, a tu proszę, jeszcze druga faza. Kluczyk. Świetnie. Mamy też amunicję. Przyda się do syreny. Sprawda jeszcze nieużywanej. Ale i na to przyjdzie czas. Przejście do Blob Lorda. Zaraz się z nim zmierzymy. Póki co czyścimy pokoje. Mamy karburatorki. Właśnie to jednego karburatorka. Zostawię gościa Mimikowi. Niech się bawi z nim. No dobra, trochę mu to pomogło. Co my tu mamy? Zielona skrzynka. Zobaczmy, czy nie ma sekretnego pokoju. Niestety nie ma. Mamy herb.
Jesteśmy na samym końcu. Możemy otworzyć. O proszę. Kosmiczny przyjaciel. Przyda się każde wsparcie, jak najbardziej. A, sekretny pokój w sumie już odkryłam. Było w nim przecież serducho, także więcej pokoju tutaj raczej nie będzie. Mam teraz w sumie dwóch kosmicznych przyjaciół, bo mój minik zamienił się w naszą postać nową. W sumie jeszcze nawet chyba lepiej wyszło. Przez przypadek, ale jest. I kolejny kluczyk. Bardzo fajnie. A dobra. W sumie dopiero mówiłam, że mam sekretny. Zielona skrzynia, otwieram, a w niej lodowy olbrzym. Super, bardzo się cieszę, bardzo lubię wszystkiego rodzaju lodowe bronie zamrażające. Dobrze, kochani, no to w takim razie nic nam nie pozostało innego, jak iść na walkę z Globulordem. Co my tu mamy? Serducho. Super. Pancerz. Sprawdźmy tylko jeszcze, czy podest nie jest przypadkiem AWE mimikiem. Walizka forsy. Wow, zobaczcie sami, ile w tym momencie mamy. Mamy 7 dolarów dodatkowych, więc super. Ale oprócz tego mamy 297 zł, co jest naprawdę mega. Dobra, tutaj już nie będę sprawdzała, czy jest sekretny, bo jeden sekretny już mamy odkryty. Sprawdzę sobie tylko jeszcze, co było w sklepie ewentualnie do kupienia. I oczywiście nagolennik rycerza sobie zakupimy. No i tyle, serducha niestety nie mogę sobie na zapas kupić, dlatego biorę sobie herb. No i lecimy do opactwa. Trzymajcie kciuki, teraz trzeba będzie uważać, żeby tego herbu przypadkiem nie stracić. Trzeba będzie go donieść do kaplicy. Tylko zmienię sobie broń na syrenę i lecimy. Śmieszny pokój, trzeba trochę uważać. Wow. Jako tako, ale udało się. Okej. Poszło w miarę szybko. Snajperzy, niestety.
Okej, skasujemy sobie te pociski, żeby przypadkiem gdzieś nie dotknęły mnie. Mamy w pokoju fioletowe światełko. Jest to być może dobry znak. Bo może tutaj gdzieś niedługo pojawi się ciemnica. A właściwie to przejście do ciemnicy. Na samą ciemnicę jeszcze musimy poczekać chyba. Okej. Jednego ślepaka mamy. Mamy też skrzynkę koloru zielonego i mamy sekretne. Otwieram. Fajnie, opłacało się. Tak, jeszcze nie wzięłam kamienia dłoń. Jest to dodatkowa ochrona dla mnie. Póki co ze skrzynki nie będę korzystała. Fioletowe światło? No, być może, być może. Tak jak mówiłam, troszeczkę gram zachowawczo, wszystko po to, żeby tutaj nie stracić pancerza przypadkiem. Okej, mamy sklep, a w sklepie C4, klucz, który oczywiście sobie wezmę. Mogę też płacić w sumie pieniądze na szczurzy klucz, co pewnie zrobię na końcu. Mamy panią wampirzycę. Szkoda, że nie bierze pancerzy. Chętnie bym jej oddała za pieniądze. No, niewiele brakowało. Dzisiaj na pewno mam szczęście tutaj odnośnie tych kluczy. Cały czas się pojawiają. Nie żebym narzekała oczywiście. Dobra, otworzę zieloną skrzynkę. Być może, że będzie w niej coś fajnego. Sprawdzę tylko na początek, czy nie jest to aby mimik. Skrzynka jest w porządku, otwieramy, a w niej mega ręka. Super, bardzo fajnie. Tutaj będę niestety musiała przejść na piechotę sobie do pokoju obok. Zielona skrzynka. Pewnie poczeka jeszcze. No i mamy przejście do opactwa. Udało się przejść z herbem. Przejście otworzone. Teraz mogę w sumie sprawdzić, co ze skrzynką. Jest ok. Buty balistyczne. Nie sądzę, żeby był drugi pokój, ale dla pewności jeszcze sprawdziłam. O kurczę. No i są snajperzy. Dopadli mnie. Niestety syrena się skończyła. Będę tutaj musiała sobie, jak tylko będzie oczywiście możliwość, wziąć amunicję do niej. No i proszę, znowu klucz. Świetnie. Jeszcze jakby tak wypadła amunicja, nie pogardziłabym. Okej, sprawdźmy co w sklepie, bo tutaj chyba była, a jak? Jest amunicja, dlatego zakupuję sobie ją do syreny. Kupię sobie jeszcze na wszelki wypadek ślepaka.
Zawsze się przyda na bossa. No to co? Lecimy. Mamy węża. Już ją kończymy powoli. Tak jest. Straty były, więc mastera znów nie będzie. Mówi się trudno. Sprawdźmy tylko, czy fotos nie jest mimikiem. A jakże. To paskudny mimik. A w nim technika stołostrzelba. Bardzo fajna technika. Przede wszystkim jak przewracamy stoły, to po prostu one strzelają nabojami. Dobrze, mamy zrobione wszystko. Dlatego idziemy do opactwa. Tam już będzie troszeczkę trudniej. Mam nadzieję, że noga się nie powinie. Zmienimy sobie na syrenę, w końcu jest doładowana. Mamy tutaj jednego zaciętego. Właściwie to mieliśmy, został strącony. Jest amunicja, bardzo fajnie, doładuję od razu syrenę. I lecimy dalej z boksem. O, tak jak wam mówiłam, po przewróceniu stołu, stół wyrzuca naboje z siebie. Zadaję w ten sposób cios przeciwnikom. No dobra. Żelazna dziwica. Coś nam się dzisiaj często pojawia, niestety. Mówię niestety, bo nie należy do najprzyjemniejszych postaci. Aj. Dostałam, ale za to mamy klucz. Nic nie ma tego złego. Technika stołostrzelba zadziałała. To samo tyczy się wszelkiego rodzaju trumien. To jest dokładnie ten sam efekt. Mamy pokój ze skrzynką. Sprawdźmy tylko, czy nie ma tutaj przypadkiem brata Alberna. Mamy jakiś pokój. O, to i on. Że masz farta? Niekoniecznie. Ale jest broń. Pęk różdżek. Super. Póki co odpukać, jako tako bronie są fajne. A pęk różdżek ma to do siebie, że będzie jeszcze dodatkowo zamieniał przeciwników. Kury. Ha! Torebka, serduszko. Jak najbardziej. Zwłaszcza, że przed nami jest walka z bossem. Będzie ciężko, więc każde serducho się przyda.
Dobra. Sklep. Rewolwer Wesołka z broni. Mamy też naszego ulubionego złomiarza. Serducho, pancerz. Pewnie pancerz zakupię to tak a propos już walki z królem. No, szybko poszło. Bardzo fajnie. Dopomogły stoły. A właściwie technika z tą strzelba. Trzeba uważać, bo pyska. Serducha. Bardzo fajnie. Przydałaby się w sumie butelka na serducho. Tak, żeby można je było sobie wziąć na jakąś czarną chwilę. Ponownie amunicja. Bardzo fajny pokój z namojakami. I kolejne serducho do zbioru. Dobra, i ostatni pokój ze skrzynką. Postrzelamy jeszcze, żeby zobaczyć, czy nie ma drugiego sekretnego pokoju. Niestety nie tutaj. Sprawdzę tylko szybciutko, czy nie jest to Abel czasami mimik. Nie jest, więc otwieramy. No i proszę. Działo nauki. Bardzo fajne bronie. W sklepie. Wezmę kupić ślepaka. On na pewno nam się przyda na walce z bossem. Będzie niestety trudno. Ale może się uda. Zastanawiam się jeszcze, jaką bronią iść na naszego bossa. Pewnie będzie to działo na uki. Trzymajcie mocno kciuki. Jak widać, gość jest bardzo wytrwały. Nie odpuszcza. Ok, zmienimy sobie broń. Woo!
Aj, zostało tylko jedno serce. Spróbujmy olbrzymem. Słuchajcie, fartem, ale jest zrobiony. Sama zamarłam na chwilę, bo nie byłam pewna, czy aby na pewno się uda. Buty owada. Super. Mamy też skrzynkę, a ponieważ buty są, otwieramy. A cóż tu za broń? Wiertło bojowe. No dobrze. Oczywiście serducho sobie wezmę. Trochę tych połówek się nazbierało, a dokładnie dwie. Sprawdźmy tylko, czy nie ma tutaj aby przypadkiem sekretnego pokoju. Gdzieś jest, nie wiadomo tylko gdzie. A ponieważ mam jednego ślepaka, więc poszuję go pewnie w sklepie. Niestety. Dobra, kupuję serducho, kupuję klucz. No i to by było na tyle tutaj. Okej, jedziemy dalej do następnej komory. Komory numer 2. No, nawet komora numer 3. Okej, zmienimy sobie tylko broń. Może to być dział nauki. Szybko poszło. No, szykuje nam się mała wycieczka. Przeciwnik pokonany. No tutaj najpierw zajmie się panem dzwoneczkiem. Mamy jednego niestety. A właściwie mieliśmy. Pół serducha, jak najbardziej przyjmę. Oj, chyba przydobrzyłam. Aj! No niestety, tutaj troszeczkę było nawirowania i się skończyło tak, jak się skończyło.
sklep, mamy sprzedawcę naszego sympatycznego wyłomu. Mamy beczkę za 50. Mamy magnum. Pancerz. Panu wezmę sobie amunicję do naszej syreny. I póki co to tyle, jeżeli chodzi o zakupy w sklepie. Przejście do bossa. Jeszcze trochę pokoi nam zostało do wyczyszczenia. Pokój ze skrzynią. I mamy jej sekretny. A w nim klucz i ślepak. Okiem przyzwoicie. Zobaczmy, czy to nie jest Adam Mimik. Nie. Marszałek nicości. Bardzo fajna broń. Bardzo przyjemna. W sumie mogę z nim teraz troszeczkę pochodzić. Super. Pokój, do którego nie trzeba iść. Skrzynka numer 2. Sprawdźmy czy nie ma tutaj też jakiegoś sekretnego. A nóż się trafi. Nie ma. Czy jest to mimik? Również nie, otwieramy. O, fajnie. Karta do głosowania. Zwiększyło nasze coolness. Zobaczmy jeszcze, co wtedy było ciekawego. Pancerz. A już na pewno się przyda. Na pewno przyda się jeszcze jeden klucz. Krew potwora. No nic, idziemy póki co na bossa. Ciekawe, kogo dzisiaj będziemy mieli. I wybiorę pewnie lodowego olbrzyma. Mamy czacha! Już powoli ją kończymy. Czacha pokonana. Co my tu mamy? Pancerz. Czasz kopluj. Śmieszna broń. Okej, okay, spójrzmy jeszcze tylko ostatni raz, co jest w sklepie. Zastanawiam się ciągle nad tym beczką, czy przypadkiem nie kupić. Ale chyba się jednak powstrzymam. Dwa klucze mam. W sumie czy nie zaszkodzi. Pokoje są wyczyszczone, skrzynki otworzone, boss pokonany. Lecimy dalej.
Komora numer 4. Zmienię sobie tylko broń jeszcze. Na syrenę. No tutaj trzeba będzie uważać, bo niestety klocki lodowe się lubią przesuwać. Znowu pająk. Co te pająki dzisiaj mają? Okej, udało się. Chodźmy na górę. Aj. Weszą w magika naszego. Sympatycznego. Kolejny jest tutaj. O, proszę, czarna skrzynka. Nieźle. Sprawdźmy tylko, czy to nie mimik. Nie, otwieramy. Oczywiście, że tak. Zwiększyła nam magazynek. Przydałaby się tylko teraz amunicja. Te stoły okazały się wręcz zbawienne. O, nie mamy już amunicji. A zaczarujemy naszych przyjaciół, a nóż się zmienią w kurczaki. Tak jest. Przejście do bossa. No, przejście od boku. Być może, że to będzie mur. Liczę na to. Nie chciałabym na przykład kolumn z spotkania z nimi. Mamy tutaj kurki sympatyczne. Okej. 10 złoty klucz. Złoty klucz, złoty klucz. Gdzie jesteś? Jest. Prawdopodobnie będzie to nasz kolega z hełmem do odblokowania. Pewnie pamiętacie go z wyłomu. Jak strąciłam mu hełm. Nie był z tego powodu zadowolony. Oj! Mój błąd. Mamy kolejny pokój z skrzynką. Mamy też pokój z naszym przyjacielem. Witaj. No dobra. Porozmawiamy jeszcze w wyłomie. Tymczasem sprawdźmy, czy nie ma tutaj sekretnego pokoju. Nie ma.
A czy jest to mimik? Też nie. Otwieramy. Ha! Stary kolega Dębiak. Na pewno się przyda. Szukam najkrótszej drogi, żeby dotrzeć do naszego pokoju jeszcze jednego. Nie, to nie tędy. Musimy się wrócić. Trochę długa droga. Ale jesteśmy. Okej, wybieram jeszcze ten gruszczek. Lecimy. Amunicja. Świetnie, bo już brakowało mi jej. Mamy też sklep. Zobaczmy. Sztandar bitewny i to sobie na pewno weźmiemy. Amunicja. Na pewno się przyda. Pytanie na co? Ile ma syrena? Bardzo mało. Wezmę sobie tę syrenę. Klucz. Być może, że jeszcze po niego wrócę. Niestety nie ma żadnego pancerza ani serca. Ale miejmy nadzieję, że to będzie mur. I że 3,5 serca powinno wystarczyć. Syrena 800 naboi. Będzie dobrze. A oto i on. Aj, oberwałam. Szło dobrze. Już niewiele brakuje. I jest. Szkoda niestety, bo liczyłam, że będzie master round. Nie udało się. Pierścień eteryczności. Zostawimy go. Jednak wezmę Beruma ze sobą. Mamy wszystko. Pytanie jeszcze o klucz. Czy zabierać, czy nie? Nie. Nie będę zabierała. Zostało mi już w sumie niewiele pieniędzy, dlatego też zostawię sobie to na później. Być może będzie tam coś ciekawego do zabrania, do kupienia. Być może, że pojawi się jeszcze sprzedawca w piątej komorze. Liczę na to, że to będzie albo Kursula, a może ktoś jeszcze inny. Mamy zaciętego kolegę. Trzeba będzie na niego uważać. Jeden taki czerwony pocisk może nam zabrać cały pojemnik z sercem. Znaczy całe serducho właściwie, nie pojemnik. Pojemnik zostaje. Okej, doładuję sobie tylko pęk różdżek i pewnie z nim będę chodziła po pokojach. No tak. Obrywałam. A, tu jest nasz magik jeszcze sympatyczny. A mamy też klucz, bardzo fajnie. Mamy też statko kurczaczków. Mini boss po lewej. Na pewno się jeszcze spotkamy.
staram się nie iść do środka, żeby klocek mnie nie przydusił. Okej. Okay. Fajnie, dobrze, że jednak nie próbowałam klucza, piętro niżej. O, mamy też przejście do smoka. W sumie można by było już teraz iść, ale szczerze mówiąc, korci mnie ta kuźnia. Mamy też na dole pokój, będzie to kapliczka w sumie z podzielonym świetlem. Rzuć kośćmi. Okej. Okay. Mamy rabunek plus odnowienie. Ciekawa rzecz. Zobaczymy, co się wydarzy. Pokoje jeszcze tutaj są po dwóch stronach. Najpierw zacznijmy od nich. Mini posąg sobie zostawię na sam koniec. Na deser. Całkiem przyzwoicie poszło. Jest i kuźnia, nareszcie. Zobaczmy tylko, czy w niej nie ma sekretnego pokoju. Bardzo często pojawia się tutaj. Lubi się pojawiać. Aczkolwiek nie znaczy, że się tutaj pojawi. Ale jest. Świetnie. No i warto było. Co my tu mamy? Pancerz. Na pewno się przyda. Na pewno się przyda nam pancerz przed smokiem. Ślepak też by się przydał. No nic, póki co jeszcze idę na pokoje. Zbierzemy trochę kasy, być może się tutaj jeszcze wrócimy. A, no tak. Zapomniałam już tutaj, że ta modlitwa przy 26-ścianie, tak? Zabrała niestety mi 100 zł. No ale za to dała mi full serduszek, więc w sumie chyba na dobre wyszło. No dobre i niedobre. Przydałaby się kasa później. Ale serducha się bardziej przydadzą jednak w walce ze smokiem. Mamy amunicję, muszę poczekać na platformę, aż się przesunie. Zastanawiam się jeszcze, co sobie doładować. Spójrzmy na nasze bronie. Syrena jest na full, lodowy olbrzym także. Dobra, bierzemy go do pęku różdżek. Przed nami jeszcze jest kilka pokoi, więc na pewno nam się to przyda. O, ale bym zrobiła. Słuchajcie, mamy po lewej bardzo ciekawy pokój ze strzałką. Jest to pokój, w którym można ulepszyć sobie broń. Ta sympatyczna pani tego dokona. No, niestety tego nie zrobi za darmo. Trzeba będzie jej zapłacić. Warto i nie warto. Być może, że ulepszy nam bardzo fajną broń, a być może, że niekoniecznie, więc... Tutaj tak naprawdę jest takie pół na pół. Mamy tutaj Kursulę. Tak myślałam, że ją tutaj spotkamy. Mamy odznakę, czyli naszego przyjaciela policjanta. Chętnie by go kupiła, ale policjant zginie już na pewno w Piątej Komorze, w którymś spokoju. Więc to już nie jest takie przyjemne. No i 72 zł, czyli... Coś, na co mocno nie jesteś tak naprawdę w tym momencie. Muszę tutaj szybko uciekać, bo goni mnie młot. Udało się jako tako przetrwać. Wykorzystam nasze stoły strzelające. Został tylko jeszcze jeden kolega. No i mamy zrobiony pokój. Dobra, tutaj nie musimy iść, tym bardziej, że latają jajka od żaby, więc mogą nas niestety
zastrzelić. Nie będę ryzykowała. Tym bardziej, że serducha są na miarę złota wręcz. Przed walką ze smokiem. Okej. Udało się szybko buźkę rozwalić. Fajnie. Klucz. 5 kluczy, słuchajcie. Ktoś chce klucz. Nie pamiętam, czy miałam tutaj pokój sekretny odkryty. Wydaje mi się, że nie. A nie, przepraszam, był. Faktycznie. A czy będzie drugi? No nie. Sprawdźmy, czy to nie jest podstępny mimik. Nie, otwieramy. Protonowy plecak. 67 złotych. No to idziemy do kuźni. Chyba, że do minibossa. Nie, nie opłaca się. Myślę, że nie opłaca się dlatego, że no jednak boję się, że oberwę, a później nie wystarczy mi serca na walkę ze smokiem. Serducho czy pancerz? Oto jest pytanie. Serducho jest tańsze. 32, 32. Dobra, wezmę w takim razie sobie pół serducha, wezmę sobie dodatkowy ślepak, na pewno będę go wykorzystam w walce ze smokiem. Tak, tutaj było to sekretne nasz sekretny pokoik. W sumie niepotrzebnie brałam tą połówkę serducha. Mogłam zostać na później. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Lecimy do smoka. Trzymajcie kciuki mocno. No, trzeba rozwalić te miecze, bo będą do nas strzelały. Niepotrzebnie. Nie chcę ich. Okej, zmienimy na olbrzyma lodowego. Mam jeszcze 3 serca, liczę na to, że się jeszcze uda. Już prawie połówka smoka, słuchajcie. Już nawet jesteśmy poniżej połówki. Pora serca, niedobrze, niedobrze, słuchajcie. Znów mamy miecze przeklęte. No dobra, mamy falę teraz ze skakaniem. No i mamy problem, bo mam tylko pół serducha. Może nie wyjść. O! Kurde. Końcówka. Niestety, słuchajcie. Robiłam co mogłam.
ale popatrzcie na te wyniki. Prawie 500 zabójstw. No, musicie przyznać, że to nie jest byle co. Podsumowując grę, bardzo fajna, fajne bronie, mega dużo kluczy, co ułatwiało sprawę, bardzo fajne zawartości skrzynek. No cóż, nie udało się, mam nadzieję, że następnym razem już we dwoje sobie poradzimy. A tymczasem dzięki za uwagę i trzymajcie się, hej!